Z robotniczymi załogami rozmawiali członkowie kierownictwa partii. W drodze do Płocka Wojciech Jaruzelski powiedział, że chciałby dowiedzieć się jak najwięcej o tym, jak przyjęte zostały decyzje 10. plenum. Witam Państwa, dobry wieczór. Dziś zamiast posiedzenia biura politycznego, jak zwykle w każdy wtorek, członkowie kierownictwa partii wyjechali w teren. Tematem rozmów zmiany w PZPR, pluralizm polityczny i związkowy. Pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Partii, Wojciech Jaruzelski, przebywa w województwie płockim. Jaki jest cel dzisiejszych wyjazdów członków kierownictwa partii w teren? Jest to już praktyka istniejąca od kilku lat. Chodzi o to, żeby nawiązać kontakt z ludźmi bezpośrednio w miejscu ich pracy. Tym razem ten wyjazd jest związany z zamiarem zorientowania się w opiniach społeczeństwa, ludzi pracy, członków partii co do rezultatów 10. plenum Komitetu Centralnego. Większość czasu generał Jaruzelski spędził wśród załogi płockiej petrochemii. Zakład przerabia 90% sprowadzanej do Polski ropy. W tym roku wartość produkcji przekroczy 1 bln zł. Takich spotkań jak to w płockiej petrochemii było wiele. W sali kinowej spotkania nie planowano, ale salka konferencyjna nie pomieściła wszystkich, którzy chcieli podzielić się z generałem swoimi opiniami. Obawiam się, że zaczną się związki nam tworzyć i mam obawę, że przyszłe lata nasze będą bijatyka związkowa, przestaniemy pracować w ogóle w zakładach. W jaki sposób my rzetelną, uczciwą pracą, tylko rzetelną, uczciwą pracą, nie kombinatorstwem, nie handlowaniem po bazarach, bo to się lepiej opłaca, nie pracować, a handlować po bazarach, wyjeżdżać na wycieczki zagraniczne, wywozić i przywozić. Ludzie nie pracują, żyją o wiele lepiej niż my, pracujący. Jak wy widzicie, żebyśmy my zapracowali uczciwą pracą na tą rodzinę? Kilkakrotnie pukano nam do drzwi, to oni tu jeszcze siedzą. Tak jak ja tu stoję, to nie chciałbym, żeby to była ponownie reaktywowana Solidarność w tym wydaniu. Mój ojciec przeszedł drogę od Lenina do Berlina, ciężkie mi drogi opowiadał o skutkach, o tym, co tam się działo, jakie przechodził gehennę, ale ja wtedy, mając dwie córki na wychowaniu, też drżałem. A niechby przyszli, mnie powiesili. Pytałbym się za co. Kolega, który skarżył się, krótko mówiąc, na poziom życia, nie wspomniał o tym, że nie zarabia dlatego, on indywidualnie, dlatego, że korzysta ze spożycia zbiorowego. Moim zdaniem spożycie zbiorowe w Polsce jest nadmierne i obniża to indywidualne zarobki, a z drugiej strony nie służy racjonalizacji zachowań gospodarczych, ekonomicznych, zarówno jednostek, jak i grup, a może nawet społeczeństwa. Chciałbym powiedzieć tak, że generalnie rozmowy partyjne, które przebiegały w naszym zakładzie w okresie, można by rzec, ostatniego kwartału, w wielu przypadkach swoją tematyką wyprzedziły decyzje podjęte na 10. plenum. Jeśli chodzi o pluralizm związkowy, zdania były podzielone. Raczej większość towarzyszy wyraża pewne obawy, że może to sprowadzić działalność związkową w zakładzie przy wielu związkach do pewnych targów i kwestii podziałów załogi. A w innym gronie o działalności zakładowych organizacji. 1/4 naszego miasta jest związana pośrednio lub bezpośrednio z tym zakładem. Czyli dbając bezpośrednio o naszego pracownika, dbam również o jego żonę, dzieci, czy jego najbliższą rodzinę, czy otoczenie. Stąd też te działania nie mogą być tylko ograniczone do Płotu i do naszej załogi, a muszą wychodzić niestety lub na szczęście, poza Brzeźnicę, jak my tu określamy, granicę między miastem a zakładem, dotyczyć również miasta. My nie stwierdzamy u nas póki co chorób zawodowych, natomiast mamy tutaj własny szpitale, własne ambulatoria, jak również bardzo dobrze wykładające się współpracę z Wojskową Akademią Medyczną w Łodzi. A sprawy personalne, konkursy? Wybieramy najlepszą kandydaturę od brygadzisty, powiedzmy, do kierownika wydziału włącznie. Wizyta w Płocku trwa.
Jesteśmy za pluralizmem w kraju, ale boję się, że pluralizm w zakładach pracy może tylko przyczynić się do pogorszenia sytuacji gospodarczej. To jedna z opinii uczestników spotkania ze Stanisławem Cioskiem w zakładach Tepro w Koszalinie. W gorących dyskusjach uczestniczył na Lubelszczyźnie Leszek Miller. W WSK Świdnik powiedział: przynależność do partii to nie obciążenie. Macie dość sporów, poprzyjcie uchwałę 10 plenum. Główne wydanie dziennika dobiegło końca. Dziękuję, do widzenia.